Panie Marszałku, Panie Ministrze, proszę Wysoka bardzo. Izbo. W ramach konsultacji społecznych tego projektu ustawy uwagi zgłosiły 33 podmioty, a także wiele osób prywatnych. Kwestionowano również ogólnie samą ustawę jako naruszającą przepisy systemu prawa. Wskazano także, że projektowana ustawa wzmacnia pozycję materialną i prawną spółki celowej. Do tego wszystkiego dochodzi skala uwag, które jako posłowie otrzymujemy w naszych biurach poselskich. W związku z kontrowersjami związanymi z realizacją projektu CPK, a także z samą materią ustawy przekształcającą przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze w spółkę prawa handlowego, proszę o informację. Ile dotychczas uwag zgłoszono w procesie konsultacji społecznych w ramach realizacji projektu CPK? Ile z tych uwag uwzględniono? Jakie będą skutki finansowe wejścia w życie przepisów projektowanej ustawy dla budżetu państwa? Oraz skoro celem połączenia przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze i CPK jest zapewnienie długofalowej rentowności inwestycji przedsiębiorstwa Porty Lotnicze, proszę o informację, jakie będą mierniki ewaluacji rentowności tego procesu. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo.